No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj co tu? No, dzisiaj z rana się wycieliła krówka. Tutaj macie raka. Ten jest wczoraj po miśkach. Zaraz go właśnie zakolczykujemy. Ale tutaj mamy jeszcze drugiego cielaka i właśnie nie wiem czy on jest jako bliźniak od tamtej krowy, tylko że nie wiem, ciężko powiedzieć, nie mogę znaleźć matki do tego cielaka i naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, po której ona krowie by była. Wcześniej ten cielak leżał tam, obok tamtej krowy, to stwierdziłem, że prawdopodobnie bliźniak, ale naprawdę nie wiem jeszcze do końca, muszę zobaczyć, może później jakaś krowa się będzie koło niego kręcić i go przygarnie. No dzisiaj ogólnie będziemy kopać tutaj wiacie. I trzeba będzie przygotować wszystko tam pod cielaki, żeby było. Także na razie tutaj weźmiemy tego, zakolczykujemy. No ten naprawdę ładny cielak jest. Widać, że konkretny. No, zakolczykuję jeszcze tego i tamtego. I brat przyjdzie po śniadaniu, zabieramy się za kopanie tutaj wiacie. Pada dzisiaj strasznie, ale co zrobić, jest tak pogoda jaka jest. No tak, no lecę z kolczykowaniem. Jesteśmy chwilę później, ja tu właśnie się zabierałem za karmienie, ale widzę, że mamy kolejnego cielaka, kolejne wycielenie. Mówię, od razu pójdę sprawdzić, żeby zobaczyć, jaka krowa się wycieliła. 19:31 i mamy, co my mamy? Mamy byczkę. No i elegancko. Tutaj tak trochę 91:0. Ona by się wycieliła? Nie, wątpię. Chociaż 91, że... A ty co? Gdzie jest twoja mama? Dobra, zaraz to zapiszę i lecimy dalej.
i dobra, mamy już wieczór. Po dojeniu ja jeszcze karmię. Idę zobaczyć, czy się nic nie cieli. O, cieli się. Jaki ty masz numer? Jest to jałówka na pewno. 28-31 chyba. Tak, 28-31. Się cieli. Czarny cielak. Dobra, czyli jedna się cieli. Trzeba będzie obserwować. Zaraz będziemy sypać karmę. To też nie wiem, czy mi pójdzie do jedzenia. No tu wcześniej jedna krowa się wycieliła. Miała Herefforda takiego. Tylko gdzie ona teraz jest z tym swoim cielakiem? A, tu jest. Zaraz przyświecę. O, nie wiem, czy widać. Biała główka jest. Jest to byczek. Także. A i tu wcześniej widziałem, że jeden cielak na korytarzu gdzieś tu latał. Także jakby jeszcze był, no to muszę go z powrotem wziąć, bo później jak zacznę tu sypać, to będą mi się pchały krowy. A tu jest, pije od mamusi. Tu jest 19.31. No ciekawe, czy to ona? Ona się raczej wycieliła. 19.31. No. Dobra, cielak, muszę cię wziąć. Wiem, że sobie fajnie pijesz. No to jest poetku. O ile dobrze pamiętam, tak, byczek. Oj, nie obalaj mi się tu. Kurde, brudny jesteś, idź. Idź tutaj do góry, idź. Idź za mamą, no. Hop, hoppa, hoppa. Idź. Trzymaj się mamy. Dobra. Hoppa. A gdzie ty lecisz? Ej! Gdzie tu, bo mi się obalisz. Idź tu. Idź. No. Dobra. No jutro jeszcze go będę musiał zakolczykować. Teraz idę wysypać karmę. Mi się wydaje, że na dzisiaj będzie wszystko. Tak. A, w sumie wam pokażę jeszcze, jak tutaj to wszystko zorganizowałem. Nie wiem, czy będzie coś widać, ciemno raczej będzie. Włączę latarkę. Tu się paszowóz miesza. Nie wiem, na ile mogliście zobaczyć, ale tutaj w pierwszej części tu mam teraz jedną krowę z dwoma cielakami, jutro trzeci cielak będzie. To są jałówki mleczne i one będą z mamką chodzić. I wiadomo, im więcej cielaków będzie, tym więcej trzeba będzie mamek. Tak na wstępie trzy cielaki na krowę będę chciał spróbować. Tu, gdzie jest pościelone te igla, tu jeszcze oświetlenie będę musiał zrobić, żeby to jako tako było. Tutaj na noc teraz zamknąłem. Mamy 5 cielaków, 2 jerseye, 2 byczki mięsne i 1 jałówka mięsna. Jutro po prostu ten tutaj sobie będą hasać. A jeszcze też będę chciał takie, nie wiem, czy jeszcze
z tych bramek z mauzerów. Zrobię wygrodzenia, żeby na czas pojenia je tutaj wganiać. Czy... no mam jeszcze pewien pomysł, ale to już jutro. Dobra. No jak możecie zauważyć, no kamerka tego nie oddaje, ale naprawdę jest bajka, jeśli chodzi o to oświetlenie. Nie to co z tyłu. Porównując do przodu to świeczki. No jutro jeszcze też z Perkoza przyjeżdżają. Bo tutaj w ścielarce, w przekładni jest wyciek oleju. Trzeba to zrobić. No w ramach gwarancji będzie to robione. Także no zobaczcie, tutaj z przodu ten LED bar daje radę. I on naprawdę szeroko bierze i daleko światło idzie, naprawdę. Fajnie to wychodzi. Także będę kombinował coś z tym, żeby zrobić więcej. Teraz wysypujemy. Tutaj zasuszone głównie siano dostają. Trzy baloty, no ogólnie dwa baloty siana. Jeden balot tej kiszonki, ale to sucha kiszonka z tej trawy afrykańskiej. No i jeden balot lucerny idzie. Tak to wygląda. No bo tu dzisiaj trochę spóźnione karmienie mam, bo powinienem to już przed dojeniem zrobić, a tu już jest grubo po dojeniu. Niezłe zamieszanie się teraz zrobiło. To co teraz im daję, to na dwa dni starcza. Także już teraz na spokojnie będą sobie mogły jeść. Trochę daję dłużej pociąć, żeby ładnie krótkie było. Krowy chętnie jedzą.
na co się cieli, może teraz też w większym spokoju, chociaż będę musiał do niej iść zobaczyć. Coś tak za bardzo nie chce się położyć. Wychodzi, nie? Zaraz do niej pójdziemy. Wjeżdżamy. Idziemy do tej ołówki zobaczyć. Włączymy to światło, LEDówkę. I wyłączymy, odłączymy akumulator. Dobra. Telefon mam, mam. Idziemy zobaczyć tam. Do tej ołóweczki. Żeby mi kurde na dół nie poszła. Gdzie? Gdzie? Dobra. No. Pokaż co ty tu masz. Nie da podejść. Dobra, poczekamy. No i dobra, trochę się z nią pomęczyłem, ale jest jałóweczka, także jest elegancko. O, za dużo nie widać, ale tutaj o takiego oto cielaczka. Tylko jeszcze jałówka by się musiała zająć z cielakiem zamiast sobą. Ej! Jałówka! Tu liść cielaka. Przyjdę cię później skontrolować. No, także idę montować odcinek dla was. I później jeszcze przyjdę tutaj zobaczyć, czy się nim zajmuję. Także na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć!